No hej wam, cześć. Dzisiaj jesteśmy oczywiście po kolejnym czyszczeniu psa, bo dzisiaj już Fela musiała wyjść na zewnątrz. Wczoraj była bardzo mało, no i no bardzo długo w nocy nie spała. Tak jak ona jest zmęczona, no to przychodzi już gdzieś tam od 17 się kimnie. Z 2 godziny, potem trochę pobiega, no i mniej więcej na tą 23, 24 ona już śpi, nie? A wczoraj, no. Ej, zostaw palec mój. Zostaw! Także dzisiaj, mimo też nie najlepszej pogody, no. Była z Szerikiem. I właśnie często po myciu, jak jest, no to tu ma takie dodatkowe łóżko. W tym miejscu, co kiedyś miała to swoje główne, bo wiadomo, przyzwyczajenie zostało. No a tak to lubi sobie tutaj pod grzejnikiem. Tylko tu jest trochę słabsze światło. Nie wolno mi gryźć. To trochę słabiej będzie widać, no ale. Jest jak jest. Ona też jest czarna. To bardzo, bardzo sobie lubi. Co ucho cię swędzi? Ucho cię swędzi? Bardzo sobie lubi tutaj pod tym grzejnikiem, no, się dosuszać. Co ty tam takiego w tym uchu masz? Czekaj, podrapię cię. Pomogę. Czekaj. Już pomagam. Co lepiej, Fela? No, teraz się będzie musiała umyć. No, tylko tutaj sobie w grzejniku suszymy też chleb dla królików. No, to Fela wiadomo, co robi. Lubi sobie wyjmować ten chleb. No, wiadomo, to tam nie przeszkadza. No, przecież nie. On tam został jeden kawałek i widać, że i pachnie. Tak? Będzie się teraz suszyć, czy nie? No coś ją w tym uchu zasędziało. Nie chce się suszyć. Widać, woli się wysuszyć w taki sposób, że będzie teraz biegać i się rozgrzeje i wyschnie, tak czy tak. No niestety nadal pogody fajnej nie ma, no i na zewnątrz za bardzo nie ma nawet czego nagrywać, no ale. O! A co to było? Ale tylko jak będzie okazja, no to na pewno. Ale coś się w tym uchu zasędziało. Może i ta biedronka wlazła, bo atakują nas tu bardzo biedronki. Biedronkę masz w uchu? Tu masz jakiegoś paprocha, się przyczepił. Dobra. To co? Mam nadzieję, że na następnym filmie już się będziemy widzieli na zewnątrz. No a tak to no, Fela sobie znalazła zabawkę. Musi się oczywiście wysuszyć. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej wam. Swędzi ucho. Swędzi ucho. Co ty tam w tym uchu masz? Już pomagam.